Chciałam Państwu polecić książkę Daniel Steel, Światło moich oczu. Jest to przepiękna opowieść o wielkiej miłości matki i syna, o zmaganiach z chorobą, które okazały się walką o życie. Daniel Steel jest nam znana jako autorka bestsellerowych opowieści, powieści. Jest ich ponad 100 na rynku wydawniczym, które pokazały się w nakładzie ponad 300 milionów egzemplarzy. Popularność powieści Daniel Steel wynika z pewnością z faktu, że stara się prezentować, że miłość jest w stanie pokonać wszystkie przeciwności i powoduje, że topnieje nienawiść. Wśród wielu niezwykłych historii miłosnych szczególne miejsce w moim osobistym rankingu zajmuje Duma i uprzedzenie Jane Austen. Gorąco polecam Państwu zarówno literacki pierwowzór, jak i mini serial zrealizowany dla telewizji BBC. Najlepsze, co może nam się przydarzyć w życiu, to kochać i być kochanym. I właśnie o takim pięknym uczuciu mówi książka Pamięć Lawendy Reyes Monforte. Dziwne losy Jane Eyre, Charlotte Brontë. Sięgnęłam po tę książkę 20 lat temu, ale do tej pory często do niej wracam. Dlatego, że opowiada historię o miłości, która nie dba o konwenanse, nie liczy się dla niej wiek, a tym bardziej status społeczny. Bardzo polecam. Serdecznie polecam debiut literacki australijskiej pisarki M.L. Stedman, Światło między oceanami. Chwila na miłość Joanny Stowrak, prawdziwa historia miłości Polki i Bośniaka, miłości, która nie zna granic. Ja serdecznie polecam film Czasem słońce, czasem deszcz. Najbardziej rozśpiewaną i roztańczoną komedię romantyczną rozgrywającą się w Indiach. Moją ulubioną książką o miłości jest książka Saszeńka Simona Montefioro. Jest to książka w zasadzie historyczna z bardzo rozbudowanym wątkiem miłosnym, który jest wpleciony w burzliwe dzieje historii Rosji z początku XX wieku. Drodzy Państwo, książka jest adresowana do osób, którzy są rozmiłowani w klasycznej literaturze rosyjskiej. Polecam Trygve Gulbransen, A lasy wiecznie śpiewają. Historia wspaniałej miłości, osadzona w surowym klimacie XIX-wiecznej Norwegii. Mój wybór to powieść Żywopłot izraelskiej pisarki Dori Drabinian, piszącej w języku hebrajskim. Historia dotyczy spotkania dwojga młodych ludzi, którzy spotykają się dlatego, że wyjeżdżają i opuszczają miejsce swojego stałego zamieszkania, miejsce swojego urodzenia. To historia również o zakazanej miłości, bo dotyczy konfliktu między dwoma narodami. Ale że spotykają się w Nowym Jorku, mieście, gdzie może zdarzyć się wszystko, znikają bariery i granice, które tkwią w głowach i umysłach. Zachęcam do przeczytania książek pani Marii Paszyńskiej z serii Owoc granatu. Opowiadają one o sile miłości w trudnych czasach. Zanim się pojawiłeś, jest to film, w którym warto się zakochać. Gorąco polecam. Zachęcam do zapoznania się z książką Nicholasa Sparksa Jesienna miłość. Jest to przejmująca opowieść o bezwarunkowej miłości, która zwycięży wszystko. Północ i południe Elizabeth Gaskell. Lektura obowiązkowa dla wszystkich miłośniczek w stylu Jane Austen czy sióstr Brontë. Warto przeczytać książkę, warto zobaczyć film. Polecam.